Kapłan to jak piękne naczynie, przez które przepływa łaska Boża. Im ono jest czyściejsze, tym ta łaska Boża bardziej dociera do ludzi. I dlatego zachęcał, by ludzie modlili się za swoich kapłanów. Byłem jeszcze bardzo młodziutkim księdzem w uświęceniach. W mojej rodzinnej wiosce podeszła do mnie starsza już kobieta. Przywitała się ze mną i złapała mnie za rękę i zaczęła mi tę rękę całować. Ja mówię, niech się pani nie wygłupia, bo jest dorosłą, dojrzałą osobą, ja jestem takim młodziutkim księdzem. A ona wtedy powiedziała, ja nie chcę księdza całować. Ja chcę ucałować księdza ręce. Ja chcę ucałować kapłańskie ręce. I wiele razy nad tym się zastanawiałem. Dopiero ostatnio, kiedy wczytywałem się w takie kazania katechizmowe księdza Stańka, teologa krakowskiego, to on daje tam takie piękne wytłumaczenie.